Jakich bohaterów wybrać do naszego filmu? Ja o nich mówię zawsze bohaterowie. No bo, jeżeli ktoś jest częścią filmu, kiedy pokazuje swoją twarz, mówi o swoich przemyśleniach, pokazuje kawałek swojego życia, no to staje się bohaterem. I teraz ja mam taki, taki jeden klucz na bohaterów. Kiedy szukam kogoś i zastanawiam się, czy to będzie dobry bohater do filmu. To zawsze zadaje pytanie innym ludziom, nie jemu, czy to jest osoba, która dużo mówi. Jeżeli dużo mówi, jeżeli chętnie mówi, to to już jest jakiś taki sygnał, że być może ta osoba się będzie bardziej nadawała, niż osoba, która po prostu odpowiada monosylabami. To oczywiście nie jest reguła, ale to jest taki pierwszy symptom. Druga rzecz to jest pytanie, czy ta osoba ma jakąś pasję. Jak będzie miała pasję, to na pewno gdzieś o tej pasji być może coś przeniknie do twojego filmu. I to będzie też bardzo ciekawe, bo przecież filmy korporacyjne czy filmy wizerunkowe to nie są filmy o jakichś robotach, które pracują. To są filmy o ludziach z krwi i kości. To jest bardzo ważne, żeby tych ludzi pokazywać. Żeby oni się dzielili kawałkami swoich historii, bo ich historia tworzy też historię tej firmy. Kolejna jeszcze rzecz jest taka... Czy ta osoba ma coś szczególnego, coś wyjątkowego? Może na przykład, tak jak w wypadku Amiki było, jest kilka pokoleń, którym w tej fabryce już pracują. Dziadek, babcia, tata, potem, potem ten nasz główny bohater i jeszcze jego syn pracuje, czyli, czyli cztery pokolenia. Może to być ktoś, kto na przykład w hali produkcyjnej spotkał swojego męża albo żonę na drugiej zmianie i specjalnie zmieniał się, żeby być na tej drugiej, żeby, żeby się lepiej poznać z tym człowiekiem. Więc generalnie ludzie z ciekawymi historiami to jest zawsze bardzo dobry klucz do tego, żeby wybrać Twojego bohatera, żeby ten film był takim filmem barwnym, kolorowym, żeby pokazywał ludzi z krwi i kości, bo to, Przeniesie atmosferę Twojej firmy, pokaże, czym ta firma naprawdę żyje. I to, co zawsze jest największym skarbem w każdej firmie, to są po prostu ludzie.